Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry państwu. Cześć, mamy kolejnego gościa. W zasadzie to ja mało wiem o dzisiejszym gościu. Trochę wiem, ale mało, bo Krystian dzisiaj zapraszał. Może Krystian, nie? Tak jest. Zaproponuj no przedstawię. Tak, zaproponuj przedstaw, dobra, no to zaproponuję i przedstawię w takim razie, okej. Okay. Może przedstawię. Kinga tutaj maluje ogólnie obrazy związane z Japonią, ale zanim zaczęła malować, no to jak tutaj zobaczyliście w tytule, jej droga zaczęła się od Aikido, więc takie dwie rzeczy związane z krajem kwitnącej wiśni, ale po drodze jeszcze gdzieś tam były paznokcie, więc taka mieszanka wybuchowa, o której sobie tutaj porozmawiamy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to czyli tak, no zaczynamy. Co mamy na koszulkach dzisiaj? Ja mam kawaja. Co masz na koszulce? No Nintendo, super, no, Nintendo. Nintendo, dobrze. A ty nie masz koszulki, więc spoko. Dobra. Zawsze mówimy o koszulkach, zawsze. Nie wiem, to taki zwyczaj chyba. Nie masz nigdy? Dobra, to jak powiedz mi, jak się znalazłaś u nas na podcaście w ogóle? Co to się stało? Jak się znalazłam? No cóż, najpierw powiedzmy, że zaczęło się od Instagrama. No i z Krystianem dogadaliśmy się dalej, ja polubiłam któreś z jego zdjęć, on polubił moje, zaczęliśmy pisać na ten temat, no i tak historia potoczyła się dalej, w taki sposób tu trafiłam, no i jestem. No jesteś. Tak jest, czyli kolejny raz Instagram nam tutaj przyprowadza gościa, z którym możemy porozmawiać, tak jest. Tak jest, dobrze, no spoko. Czyli wspólnego, bo tak zawsze, nasi goście mają coś wspólnego z Japonią, albo byli w Japonii, albo, albo coś robią. Ty jesteś, uczysz się Aikido, albo już nie uczysz się, albo już jesteś masterem, nie wiem jak coś tam nazywa. Jak to wygląda? Zaraz wyjaśnię. Dobra, wyjaśnij proszę, bo nie wiem. Aikido, jakby ktoś nie wiedział, to japońska sztuka walki, tak? Zgadza się, dokładnie. Jeśli chodzi o Aikido, u mnie w tej chwili faktycznie jest mała przerwa w treningach, bo właśnie skończyłam studia, zamierzam na treningi znów wrócić. Powiem szczerze, że nauka i w ogóle studia i połączenie tego z pracą i jeszcze z treningami i z malarstwem to jest coś niesamowicie trudnego. I dlatego te treningi trochę teraz u mnie odpadły, ale oczywiście raz na jakiś czas zjawiam się, po prostu nie mogę sobie odpuścić tego zupełnie, nie jestem w stanie, bardzo to lubię robić. No i tak to się u mnie powoli toczy. Póki co ćwiczę sporadycznie. Czy mam powiedzieć jeszcze coś przy okazji o stopniach, skoro już o to zahaczyliśmy? No, tak, bo ja wiesz, bo nie wiadomo. Tak, wiesz, ja bym w ogóle chciał, żebyśmy zaczęli w ogóle odnośnie Aikido, bo wiemy tylko tyle, że to jest sztuka walki, ale jakbyśmy powiedzieli coś więcej. Jaka sztuka walki, czy coś tam występuje? Co? Co o tych stopniach właśnie w Aikido, bo wiesz, no wiemy tylko tyle w zasadzie, że to jest japońska sztuka walki, z której w zasadzie jest popularna przez to, że Steven Seagal machał ludźmi. Nie, rzucał nimi na lewo i prawo. No ale tak naprawdę, nie wiesz, mało osób wie, jak wyglądają wewnętrznie Aikido, nie? Wiesz, jak są jakieś stopnie, czy o co chodzi, więc może przybliż to trochę. Jasne. To może najpierw powiem w ogóle, co to za sztuka walki i jak to wygląda w praktyce, bo myślę, że to jest najciekawsze, bo zupełnie nie wiemy, co myśleć, kiedy ktoś do nas mówi Aikido. No i ja bym tutaj powiedziała, że w zasadzie ta sztuka walki polega przede wszystkim na samoobronie. Czyli to nie my atakujemy pierwsi, to my się bronimy przed danym atakiem, więc uczy tak naprawdę cierpliwości, dyscypliny. No i polega przede wszystkim na zakładaniu dźwigni, na rzutach przeciwnikiem, uczymy się też różnych ciosów, żeby się przed nimi właśnie bronić, czyli
Ja bym powiedziała, że głównie chodzi jednak o te dźwignie, o technikę, o prawidłowe zakładanie ich, bo tak naprawdę tutaj w tej sztuce walki mistrzem może być każdy, niezależnie od wieku, od swojej wagi. Każdy jest w stanie zmierzyć się z innym przeciwnikiem, na przykład większym. To powiedzmy, taka ja mogłabym zmierzyć się z kimś o wadze 100 ileś kilo, ale byłabym w stanie mu założyć dźwignię, o ile zrobiłabym to dobrze technicznie. No. Także chętnie technika zobaczę. Tutaj... Chętnie zobaczę. Technika jest tutaj najważniejsza. No i myślę, że w taki sposób zdefiniowałabym Aikido. Jest to też taka... droga tak naprawdę, styl życia, bo pochłania to niesamowicie wiele czasu. Muszę powiedzieć, że jeżeli chce się zostać w tym mistrzem, to co najmniej z 10 lat trzeba poświęcić, żeby dojść do stopnia wymagającego, nie wiem, znajomości, umiejętności na czarny pas. Mhm. No i cóż, jeśli chodzi jeszcze o Aikido, to u mnie ma się sprawa tak, że ja mam stopień drugie Q. Może zacznijmy od tego w ogóle, co to oznacza, bo też pewnie ciężko to sobie wyobrazić i zrozumieć. Otóż Aikido dzieli się jakby na dwie grupy. Jeśli przychodzimy na treningi i chcemy ćwiczyć, jest grupa dla dzieci i jest grupa dla dorosłych. No i bardziej skupmy się na dorosłych. To chyba nas bardziej interesuje po prostu. No i dorośli zaczynają od stopnia siódme Q. Muszą na ten stopień zdać. No i to idzie rosnąco, czyli potem mamy stopień szóste Q, piąte, czwarte, trzecie. No i to jest właśnie drugie. Drugie jest dosyć wyjątkowe, ponieważ od drugiego Q dostajemy tak naprawdę, dostajemy takie przyzwolenie na noszenie typowych, charakterystycznych dla Aikido czarnych spodni, takich szerokich czarnych spodni, jak na przykład mają samurajowie. My w tym ćwiczymy. To się nazywa hakama. No i jest takim symbolem, że faktycznie ktoś już zna się na rzeczy, może być instruktorem, może prowadzić treningi. No i dalej po drugim Q mamy pierwsze Q, na które miałam zdawać, ale przeprowadziłam się. A później mamy już pierwszy dan, czyli czarny pas. No i to już potem jest pierwszy dan, drugi, trzeci i od czwartego dana zdobywamy stopnie tak naprawdę za zasługi, czyli na rzecz propagowania Aikido. W Polsce są tacy trenerzy, na przykład mój trener, który jest faktycznie wyjątkowy pod względem umiejętności i nauczył mnie bardzo wiele. No i to ja proponuję w tym momencie go pozdrowić, żeby nam sobie przeleciał. Tak, tak, pozdrawiamy trenera. Pozdrawiamy bardzo. No i co dalej mogę powiedzieć? Trenowałam w Augustowie, może to dodam, bo stamtąd pochodzę. To jest niewielka miejscowość. I też od razu powiem, że to jest niesamowite, że jednak trafiłam na Aikido, bo Augustów jest niewielką miejscowością, jest takim miastem typowo turystycznym, gdzie może tych możliwości i wyboru w ogóle, co byśmy chcieli ćwiczyć, tak naprawdę nie ma zbyt dużego. A tu jednak pojawiło się Aikido. Mój trener prowadził już swoje kluby tak naprawdę w Ełku, w Suwałkach, w Olecku. No, było trochę tych miejscowości i stwierdził, że teraz czas na Augustów. No i tak właśnie się zaczęło u nas w Augustowie Aikido. A z drugiej strony mogę też jeszcze opowiedzieć, jak ja w ogóle trafiłam na to Aikido. No właśnie, mamy taki, zawsze pytamy, jak do tego doszło, cytując słynnego poetę Zenka. Dokładnie, więc to też jest dosyć ciekawa historia, bo ja już od dawna w sumie interesowałam się sztukami walki. U nas w Augustowie było jedynie karate, a tam chodzili moi znajomi, co było mi trochę nie na rękę, bo wstydziłam się i nie chciałam
przy nich po prostu ćwiczyć. A skąd to zainteresowanie tymi sztukami walk ogólnie? Bo z reguły jest tak, że albo coś się zobaczy, albo ktoś kogoś zainspiruje, nie? Jak to było u ciebie? Tak, u mnie było to w ten sposób, że przede wszystkim mój tata bardzo się fascynował Japonią i japońskimi sztukami walki. Mieliśmy kilka książek na ten temat. U nas w domu stały w salonie ozdobne miecze samurajskie. W ogóle to tata często oglądał filmy ze Stevenem Seagalem, mówił mi, zobacz, jakie fajne techniki. Tak. Rozmawialiśmy wtedy propos, o tym. Ja a propos Stevena Seagala, ja jeszcze mam rycie zawsze, że to jest jedna wielka seria filmów ze Stevenem Seagalem i on to są kontynuacje, nie? Bo możesz sobie zobaczyć dowolny film ze Stevenem Seagalem i będzie mniej więcej to samo, nie? Tak, i najlepsze jest to, że będzie wyglądał nawet to samo w tym takim stroju, zazwyczaj, nie? Tak, aktorstwo bardzo podobne w każdej części. Okej, kontynuujmy, bo tam przerwałem troszeczkę, ale musiałem to powiedzieć, bo już czekałem wcześniej, ale tak Kinga zaczęła mówić, no to nie chciałem jej wcześniej przerwać. Tak, czekałem. No to tak, faktycznie te aikido, znaczy te sztuki walki ogólnie były gdzieś tam w domu obecne, chociażby tematy dotyczące sztuk walki, ale oprócz tego, nie wiem czy może was zaskoczę, faktycznie napatrzyłam się jak grałam w Tekena, nie wiem czy znacie tą grę. Yes, brawo. Bravissimo. Od której części? Od piątki. Brawo. Nie powiem, przerobiłam też wcześniejsze z fascynacji. Musiałam. Tak, zgadza się. Ale czekaj chwilę, bo w Tekenie nie ma postaci, która typowo aikido. No Nina, dobra, Nina, nie? Nie, Nina. Nie tylko. Ona ma połączone faktycznie aikido. Aska? Aska? Nie, Aska, ale nie tak, tam? Dokładnie ona. You win. Anta yowai wa. Aska i to jest ta sztuka. No, dobra, no ale to Aska. Aska była, to jest, ona jest Jun. Wcześniej była Jun, nie? Do Aski, nie? No to tak. Dobrze. Okay. No to cieszę się, że wiecie o co chodzi. Profesjonalnie mogę powiedzieć nawet, nie? Że parę turniejów w Polsce wygrałem w Tekena. Od trójki przez. Ja profesjonalnie szaraka dostałem na komunię profesjonalnie i też ciupałem sobie tam w Tekena dwójkę i w trójkę, także to już lata temu. Jak teraz sobie tak pomyślę, wtedy miałem, no bo to było w zasadzie przed komunią, więc miałem wtedy gdzieś 7 lat, więc żeby was nie okłamać, to było no 22 lata temu. No, grubo, nie? Tak. Spoko. To Tekena, tak się zaczęło? Tak, powiem wam, że jeśli chodzi o Tekena, to swojego czasu miałam małe uzależnienie od tej gry. Mama zaczęła się martwić, bo ja faktycznie wracałam ze szkoły i siadałam i grałam. Chciałam zdobywać kolejne stopnie. Moją ulubioną postacią było już, wiemy kto właściwie. Spoko. Tak. No i prawdę mówiąc, to zamiłowanie gdzieś tam zostało i to się potem we mnie pojawiło, kiedy tylko usłyszałam któregoś razu, że mój tata wrócił z pracy i zobaczył plakat z aikido. I początkowo moi rodzice chcieli wysłać na aikido mojego brata. Mój brat jest młodszy ode mnie o rok, ale on wiele czasu spędzał przed komputerem i rodzice uznali, że to jest super alternatywa, w ogóle puśćmy go na te aikido, on tam będzie ćwiczył, będzie wszystko w porządku. No tylko, że on wcale tego nie chciał, a ja jak to usłyszałam, to po prostu dostałam szału i musiałam coś zrobić, żeby tylko to zacząć. No, ale moja droga nie była taka prosta, bo kiedy moi rodzice usłyszeli, że ja, dziewczynka, chcę pójść na aikido, no to od razu się zaczęło, że
Przecież oni cię tam pobiją, będziesz chodziła w cieniakach. A ile miałaś wtedy lat? Ile 13. Miałeś wtedy lat, pamiętasz? 13. No, tak, tak. Przede wszystkim argumentem było to, że przecież taka sztuka walki nie jest dla dziewczyn. No, no właśnie, można by się kupić, jest... bo właściwie tak. Jest, nie? Właściwie też jest. No. Ale rodzice się bali, że jestem delikatna, że może jednak nie. No ale ja cały czas podkreślałam to, że jestem tego pewna, że chcę tam iść. No i w końcu musieli się złamać. Tata ze mną pojechał na trening. No i kiedy tam dotarliśmy, to oczywiście jego zamiłowanie do sztuk walki japońskich też się odpaliło i okazało się, że zaczęliśmy ćwiczyć razem. Ja akurat wtedy mogłam już dołączyć do grupy dorosłej, bo to było tak, że właściwie w Augustowie były te dwie grupy jeszcze łączone, no bo nie było tam za dużo osób na początku, więc ćwiczyliśmy razem, pierwszy trening, a później ćwiczyliśmy też w domu, ćwiczyliśmy też gdziekolwiek byliśmy. Fajnie było mieć taką osobę, z którą mogło się ćwiczyć wszędzie i tą swoją pasję, nie wiem, o niej rozmawiać. Czasem się zastanawiam, jak mama to znosiła i jak brat to znosił, bo my z tatą tylko ciągle gadaliśmy o tym samym. Umyj talerze. Tak, nie. Nie, tatę. No. Także było ciekawie, muszę wam powiedzieć. No ale ja jak chodziłem na taekwondo przez 2 lata swego czasu w Polsce. Super. No i ten. No, to co Huarang ci się wkręcił? Huarang, nie? Z Tekkena. No tak, tak, no. Dokładnie, bo właśnie, dokładnie, w Tekken trójce miał ten, bo Tekken, ja grałem we wszystkie Tekkeny i w Tekken trójce Huarang był i był taekwondo, nie, wszyscy, o, ale prosty tak. Gracz, 4x albo 4x kółko, nie, kółko. I tyle, nie, i wszystko, nie, i jak to się nazywa, i moi znajomi, ty, jest taekwondo obok, ty, ja, idziemy zobaczyć, nie, i rzeczywiście, a czy wiesz, no tak, oczywiście tak jak Huarang tam ludzie nie wymiatali, nie, ale jak to się nazywa, ale było dla nas zrobiło wrażenie, nie? Zaczęliśmy chodzić z kumplami, nie? Po Tekkenie, nie? Też, nie? Na taekwondo. No to jak tak już mówimy o sztukach walki, no to ja trenowałem capoeirę, Eddie, nie? Wszyscy coś trenowali. Wszyscy botekan, nie? Bo to wszyscy botekan. Powiem szczerze, że ja nie tylko przerabiałam aikido, na capoeirze też byłam. Byłam przez jakiś dłuższy czas na brazylijskim jiu-jitsu, właściwie około roku. Zdążyłam załapać podstawy, które bardzo mi się przydawały potem w połączeniu z aikido, bo właściwie aikido nie ma żadnych pozycji, powiedzmy, w parterze. I ciężko się obronić, kiedy już walka toczy się na ziemi, więc lubiłam sobie uzupełniać swoje umiejętności. I tak, faktycznie, jeśli ktoś już się pasjonuje sztukami walki, to ciężko jest czasem poprzestać tylko na jednej. No tak, tylko dodam. Tak, słyszałem. Ja myślę, że jak tu jest dobry moment, żeby sobie zdjęcie zrobić, żeby dodać na Instagrama, więc możemy się patrzeć i jakąś tam, nie wiem... Minkę. Dziwne. Dobra, powinno być. Zobaczę, czy wyszło, czy nie zamazało nas ogólnie, czy jest ok. To sobie wrzucę, jak skończymy rozmawiać. Ogólnie tylko zapiszę, żeby nam nie uciekło. Dobra. Na programiku. Coś miałem jeszcze pytać. I teraz tak, dobra. Czyli aikido zaczęłaś trenować. Ile trenujesz, tak zapytam? O, w tym momencie, na tą chwilę. Teraz mam 22 lata, no można sobie policzyć. 9 lat, tak. No to już grubo. To jest mniej więcej tyle czasu. Oczywiście z przerwami, to nie było tak mocno płynne, ale powiedzmy, że na samym początku tak mocno dawałam czadu, że... No tak jest, no tak jest. Że prawie. Trenowałam 5 razy w tygodniu, jak nie 6, jak nie 7. Wyjeżdżałam na obozy, trenowałam praktycznie dzień w dzień i dlatego też
kiedy przychodziło do egzaminów, to ja tak naprawdę wyrabiałam minimalne normy czasowe przedziału od jednego egzaminu do drugiego i już miałam wszystkie umiejętności, już chciałam dalej. Także no, na tyle możecie sobie wyobrazić, że to faktycznie było całe moje życie i pochłonęło mnie zupełnie. Kumam, no. A ten, a tak jak tak się jeszcze zapytam, bo aikido w zasadzie, no to tak też, to na dźwignię. Jakie jest, bo ja trenowałem taekwondo i z elementami kickboxingu i mieliśmy tam trudne rzeczy takie wiesz, no nie wiem, na przykład koleś siadał na tobie i zaczął nam bić cię po brzuchu tak z całej siły, nie? Więc na przykład, nie? Wiesz, no to ja wiem, że dla dziewczyny to może być tak, o, dobra, może to nie jest dla mnie sztuka walki, nie wiesz, nie? Na przykład, nie? To wiesz, to tak sobie przypominam, ale były trudne rzeczy, takie wiesz, takie, które no nie wiem, no swoją dziewczynę bym nie puścił na takie sztuki walki, ale na przykład, co było dla ciebie najbardziej, najtrudniejsze na aikido może, o, co było jakieś takie z takich rzeczy, które niespecjalnie ci podeszły, no? O, to może opowiem... To nie jest akurat technika, ale jeśli chodzi o techniki, to powiem wam od razu, że najwięcej problemu sprawiały mi te najprostsze. O dziwo. Nie umiałam z początku załapać ich, bo wydawało mi się, że jak to może być takie łatwe. No, dla mnie na przykład nie było. Jedną z takich technik było tak zwane ikio, czyli taka prosta dźwignia na łokieć. No ale to już pomińmy to, bo to w sumie nie jest takie ciekawe. Najtrudniejsze, co było w aikido dla mnie, to randori, czyli taka sytuacja, kiedy ja siadam na środku, naprzeciwko mnie siada na przykład, w zależności od stopnia, który posiadam, 4 bądź 5 osób i na klaśnięcie trenera wszyscy się zrywają i biegną na mnie. No i faktycznie jest to namiastka prawdziwej walki, ponieważ w tym momencie oni faktycznie mają mnie uderzyć, mają mnie trafić, jakby nie mają okazywać zbyt wielkiej litości, żebym ja się czegoś nauczyła. Ale tak zapytam, wszyscy naraz, czy tak jak w filmach, że po kolei? Wszyscy naraz biegną, a ja się staram robić tak, żeby ograniczać jednym ruchem, na przykład przewrócę jedną osobę i zablokuję nią drugą, która na mnie biegnie, dzięki temu ją ominę i dopadnę trzecią. To jest bardzo intensywny wysiłek, bo wtedy biega się po prostu na najwyższych obrotach, ma się oczy dookoła głowy i to jest ogromna adrenalina, tym bardziej kiedy każdy egzamin kończy się właśnie randori, czyli jest się zmęczonym technikami po całym godzinnym powiedzmy egzaminie i jeszcze na sam koniec czeka nas takie randori, gdzie wiemy, że no, tutaj jest dosyć już popisowo i nie jest łatwo. I tak, te randori było dla mnie takie dosyć straszne czasami. No ale dałam sobie z tym radę. Uczyłam się wielu technik. Jakie się pojawiły wtedy? Te, o których mama mówiła. Ja cały czas chodziłam w siniakach. Czyli mama miała rację. Śmiały się ze mnie, że przemoc domowa u mnie jest jakaś. No ale no, niestety, tego się nie dało uniknąć. Siniaki były, miałam całe ręce w siniakach. Były takie momenty, że już miałam tak dużo siniaków, że one po prostu już się chyba nie pojawiały nawet. Ale to rzadko. Okej, ja mam pytanie jeszcze o ten taki trening. Dajmy na to, każda osoba, która ma chęć i możliwość zapisania się na tą sztukę walki, może sobie przyjść z ulicy i się po prostu zapisać, czy trzeba spełniać jakieś wymogi, nie wiem, jakieś zaświadczenia lekarskie i tak dalej? Jak to wygląda? Nie, niczego nie potrzeba. Wystarczy przyjść z ulicy, zapytać trenera, czyli senseja w danym dojo. No i wtedy zaczynamy trening. Prawdę mówiąc, to znam osoby, które mają nawet 85 lat, a ćwiczą i robią przewroty. I jak się na to patrzy, to po prostu nie może się uwierzyć, że oni są bardziej sprawni niż niektórzy, nie wiem, w wieku 20 lat i to jest niesamowite, także sama no, wiem, to, że ćwiczy. Ja strzelam, że oni też po Tekenie przyszli, bo grałem Heihachim. Albo Gimpachim.
A propos osób starszych, dzisiaj trafiłem na Instagramie na profil Życie zaczyna się po 90. O proszę. Tak, i jeszcze mam pytanie a propos tych początków ogólnie. Jak wygląda taki trening początkującego? Ile trwa, w sensie czy to jest jakieś 45 minut, godzina, jak to wygląda? Wszystko zależy od tego, ile ogółem trwa trening w danym dojo. To może być na przykład właśnie godzina. Niektórzy robią godzinę 15, ja tak na przykład miałam na początku, inni nawet półtorej godziny. Wszystko zależy od danego trenera i na ile ustawił czas, ale w takim treningu bierze się udział po prostu w całym treningu, jakby jak już się jest, to jest się do końca. No i cóż, jest się traktowanym ulgowo na początku. Nikt tutaj nie będzie nikogo bił, ciągał, robił mu dźwigni. Bardzo się wspiera te osoby, które przychodzą na początku i ja na przykład byłam zafascynowana i w ogóle zauroczona tą atmosferą, że kiedy przyszłam na pierwszy trening, to w ogóle wszyscy dookoła mnie chodzili i tylko pytali, czy wszystko w porządku, czy coś pokazać raz jeszcze. Okej, nie, u mnie wszystko. Tak. Nie, ale wiesz, rozumiemy dalej. Ale to wiesz, tak zapytam jeszcze, jakieś wypadki się zdarzają, typu na. Oczywiście na treningach tam różne rzeczy się zdarzają, ale na przykład takie jakieś hardkorowe widziałaś? Nie wiem, że ktoś rękę drugą sobie złama albo nogę albo coś. Zdarzyło mi się zobaczyć, jak koleżanka złamała sobie obojczyk, bo zrobiła przewrót i wpadła na kogoś, nie wymierzyła odległości, albo po prostu została za mocno rzucona, no i zdarzyło się. Ale słyszałam bardzo wiele historii o złamaniach otwartych, na łokciu na przykład. Zresztą jeśli chodzi o takie sytuacje, to sama byłam świadkiem kontuzji mojego taty, gdzie robiliśmy technikę bardzo ryzykowną, bo to było takie wejście jakby w kolano od boku, jednak od tyłu bardziej trzeba było to zrobić. No i niestety ktoś nacisnął za mocno i wypadła rzepka kolanowa. To nie była miła sytuacja. Ogólnie takie rzeczy, tak, ogólnie takie rzeczy się zdarzają i na przykład ja sama też doznałam kontuzji, mimo że zawsze bardzo uważam, no ale ktoś mi założył któregoś razu dźwignię na nadgarstek za mocno, no i miałam lekkie złamanie. No. Tak. Czyli powiem. Od tamtego czasu zajęłaś się malarstwem pewnie, tak? Zanim przejdziemy do malarstwa, ja mam jeszcze pytanie. Ogólnie jest sobie osoba początkująca. Ile mniej więcej musi minąć czasu, żeby był ten taki jakby pierwszy egzamin na jakiś pas? Bo rozumiem, że też są pasy, tak jak w karate i tak dalej. Tutaj powiem, że jest cały czas biały pas, aż do hakamy. Wtedy jest też dalej biały pas, ale jest hakama oczywiście, więc powiedzmy, że biały aż do czarnego. W aikido tak jest, że po prostu każdy ma wtedy do siebie szacunek i nikt nie patrzy na to, że ty jesteś niższy stopniem, ja jestem wyżej. Rozróżniamy tylko czarne pasy wtedy, a one zawsze jednak zachowują się odpowiednio w stosunku do innych i pomagają w ćwiczeniach. Także to jest bardzo zdrowe podejście. No i taka początkująca osoba, która przychodzi po raz pierwszy na trening, żeby zdać pierwszy egzamin, czyli na stopień 7Q, z tego co mi się wydaje, wymaga 3 miesięcy treningu i po tym czasie może już zdawać spokojnie na pierwszy egzamin. I te czasy minimalne na początku danych stopni, czyli jak zaczynamy, są dosyć niskie, czyli 3 miesiące, później to się wydłuża, na przykład 6 miesięcy, rok, półtorej roku, to są mniej więcej takie czasy. A czyli co, po 3 miesiącach... Poczekaj chwilę. Po 3 miesiącach od razu, nie wiem, siadasz naprzeciwko 5 osób i lecą na ciebie 5 osób? Nie. Na początku jedna, nie? Na początku jedna. No akurat
Ale o wszystkim decyduje tutaj trener, to on widzi, czy dana osoba jest gotowa. I jeżeli chodzi o egzaminy, to też nie ma tak, że robi się to z dnia na dzień, na przykład mija 3 miesiące, dzisiaj to właśnie wypada i już. Nie, nie. Tutaj jest w ten sposób to ustalane z góry, że egzaminy są zawsze powiedzmy w marcu, w czerwcu i grudniu. Więc może być tak, że osoba spełniła wymóg 3 miesięcy, jest też w dodatku dobrze wszystkiego nauczona, przygotowana, a jednak nie może zdawać od razu, bo powiedzmy egzamin jest, no nie wiem, miesiąc później niż wiadomo. No. Także tak to wygląda. No. A te egzaminy ogólnie odbywają się w tym samym miejscu, czy gdzieś trzeba jechać, jest jakaś komisja, jak to wygląda? Bo myślę, że wiele osób też to ciekawi, no bo są osoby, które w ogóle nigdy nie miały z czymś takim do czynienia, nie? Ja musiałam jeździć z tego względu, że mój trener miał kilka dojo, tak jak mówiłam, w różnych miastach i takim jego głównym dojo, gdzie po prostu miał najwięcej miejsca na zorganizowanie takich egzaminów, znajdowało się w Ełku, więc tam zawsze jeździliśmy. To nie była jakaś duża odległość z Ełku właśnie do Augustowa, no ale trzeba było jednak dojechać, tam spotykaliśmy się też z osobami, których na przykład nie znaliśmy wcześniej. No ale to taka nasza wyjątkowa sytuacja tak właściwie, bo z tego co się orientuję, to w danych miejscowościach, jak już jest jedno dojo, to tam po prostu zdaje się egzamin. Także to jest a bardzo... A kto decyduje o tym, czy zdałaś, czy nie zdałaś ogólnie? O tym decyduje zarówno mój trener, jak i komisja, która... I zakładów lotto. Tak. No właśnie, jest też komisja. W skład komisji wchodzi, co zależy, też to zależy tak naprawdę. Może to być jedna osoba, która przyjechała do nas, ale jest to powiedzmy nasz główny prezes. No i on faktycznie tutaj może zadecydować o wszystkim. Czasem w skład komisji wchodzi więcej niż 2 osoby, nawet mogą być i 4. No bywa różnie tak naprawdę. Mieliście jakieś pokazy? Bo nieraz się słyszy o jakichś pokazach różnego rodzaju. Tak, tak. Ja miałam taki pokaz właśnie w Augustowie. Odbył się on. Później akurat już nie organizowaliśmy takich rzeczy. Nie wiem, czego to było kwestią. Po prostu było mało czasu na takie sprawy. Ale tak, taki pokaz się odbył. Było dosyć ciekawie. Tylko przypominam sobie jedną rzecz, że... To było na pełnym słońcu, a mata, którą rozłożyliśmy, zdążyła się nagrzać i ciężko się po tym chodziło, więc niby uśmiechaliśmy się, że wszystko jest w porządku, ale a w środku? Tak było, historia prawdziwa. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie rzutów, bo żeby kimś rzucać, to ta druga osoba, która jest rzucana, musi nauczyć się chyba padać. Zgadza się. Tego też się uczymy. Powiem, że to jest moja ulubiona część. Bardzo lubię padać. To dziwnie brzmi. Wiem. Tutaj będę. Bardzo lubię padać. Idealne. Może zmienimy na kubek. No i jeśli chodzi o sztukę padania w ogóle, to jest bardzo ciekawa sprawa i faktycznie wymaga wiele praktyki, żeby się tego nauczyć. Na początku bardzo ciężko jest się przełamać. No bo powiedzmy, że mamy taką sytuację, że ktoś nas łapie za rękę, wykręca nadgarstek, a my musimy się przekoziołkować przez swój własny nadgarstek. No cóż, musimy wtedy tak naprawdę całkowicie oderwać się od powietrza i zdążyć też zrobić to w takim momencie, żeby ktoś nam nie złamał ręki. To jest dla osób początkujących bardzo trudna sytuacja i na początku w ogóle uczymy się padać, ale tak jakby na sucho, czyli po prostu siedzimy powiedzmy na kolanach,
przeturamy się do tyłu, do przodu. No jest bardzo wiele ćwiczeń na to, żeby się oswoić z tym, także to nigdy nie jest tak, że przyjdziemy i od razu każą nam to robić, bo na przykład mam takie koleżanki, które bardzo długo nie padały, bo po prostu się bały albo uważały, że im to nie jest potrzebne, bo chodziły rekreacyjnie, tak po prostu dla relaksu. No i prawdę mówiąc, cóż, warto jest i tak się tego nauczyć, bo to pomaga w codziennym życiu. Na przykład mój kolega któregoś razu stanął nie tak na ziemi, no i pierwsze co zrobił to po prostu przewrót i dzięki temu nic mu się nie stało, a zrobił to tak zupełnie odruchowo, że no, nawet o tym nie myślał, co robi w danej chwili. Więc no, pewnie ludzie obok myśleli, o co mu chodzi, nie? Że jakiś salta robi w międzyczasie. A powiedz, tak zdarzyła ci się jakaś taka sytuacja, gdzie musiałaś wykorzystać tą sztukę obrony? Bo mówiłaś na początku, że właśnie kwestia jest taka, że to służy w głównej mierze do bronienia się. I miałaś taką sytuację? Teraz analizuję, próbuję sobie przypomnieć, ale nie miałam takiej sytuacji, całe szczęście. Tak, więc wszystko jest w porządku, ale wiem, że o ile taka sytuacja na przykład by mi się zdarzyła, to na pewno byłabym bardziej na to gotowa, niż bym nie ćwiczyła w ogóle. Przede wszystkim psychicznie, bo to jest jednak tak, że też trzeba się z pewnymi rzeczami oswoić. Jeżeli ja na co dzień chodząc na treningi czuję, że ktoś mnie łapie agresywnie za rękę albo coś się dzieje, no to inaczej potem na pewno zniosę to w realnym życiu, kiedy to się powiedzmy wydarzy. No tak. Loading. Zapraszam do Tokio, nie ma problemu, zapraszam. Bo zagramy w Tekena, zobaczymy co tam potrafisz. Uważaj, bo jak wygra, to ci rękę złamie. No. Ale żebyśmy się dobrze, wiesz, żebyśmy się dobrze grali, witam Kinga, nie? Nie, i potem paluchy połamane, nie, i pada już w ręce, nie podtrzymasz. Nie? To może zróbmy tak, nie podawaj ręki, nie kuś losu.